Siemanko, ja jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Taki newsowy troszeczkę. Jeśli ktoś z Was nie ma jeszcze GTA Online i zamierza kupić, a nie wie gdzie, to polecam Wam market G2A, gdzie możecie je kupić nawet za 75-80 zł. Gdzieś tak. Zależy, czy ta oferta, którą ostatnio sobie patrzyłem, jeszcze jest, bo tam czasami ludzie sprzedają naprawdę tanio te gry. Pojawiła się informacja może taka zbiorcza na temat tego, jak Rockstar dawał sobie radę w ostatnim roku 2016, ale i mamy też kilka ciekawostek na temat tego, co w GTA w najbliższym czasie się wydarzy. Przede wszystkim mamy. Jakieś tam dodatki, dodatkową kasę za robienie adwersarza kolosa, zawrotną zemstę, zagubieni kontrapotępieni, mamy zniżki na biura 50% i 25% zniżki na magazyny pojazdów. To jest spoko, jeśli ktoś chce wymienić sobie magazyn pojazdu na jakiś inny, jest to dobry moment, bo może o kilkaset tysięcy nawet taniej kupić inny magazyn, jeśli chce mieć po prostu w innym miejscu. W mieście taki magazyn pojazdów, nie? żeby sobie tam sprowadzać, później nie sprzedawać i tak dalej. Mamy jeszcze jakieś inne zniżki na limuzynę, na buzarda, na motocykle ubenego. W Los Santos Customs możemy kupić pancerz o 50% taniej. Jakieś pancerne felgi, te opony możemy kupić sobie też taniej, jeśli ktoś chce. Mamy nowe wyścigi premium, nowe, nowy harmonogram prób czasowych, jeśli ktoś by chciał sobie porobić. To są takie mniejsze, mniej ważne informacje, które też są fajne, no bo możemy więcej kasy zarobić, coś tam innego probić GTA i tak dalej i tak dalej. Co jest bardziej ciekawe i co najbardziej mnie zastanawia i to sprawiło, że nagrywam ten odcinek, jest fakt, że Rockstar napisał o tym, że do 8 marca jest to ostateczny termin, kiedy ze starych konsol można przenieść postacie na nowe konsole albo na pc Dlaczego jest to ważna informacja? No, no właśnie dlatego, że to może oznaczać, że 8 marca albo po 8 marca Rockstar chce wypuścić specjalną wersję GTA Online powiedzmy taką płytową albo nie wiem, na pendrive. Nie, no powiedzmy płytową, ok. Na której będą wszystkie dodatki do GTA, czyli tam jakieś nowe stroje, wszystkie pojazdy, wszystkie dodatki związane z eksportem, importem samochodów, z prowadzeniem własnej działalności przestępczej i tak dalej, i tak dalej. Więc to by było wszystko na, wiecie, na, na płytach na, w, jednym, w jednym pakiecie płyt, bo nie można powiedzieć, że na jednej płycie, bo GTA ma 8 płyt, kuźwa trzeba. Chyba godzinę poświęcić na to, żeby to instalować. Więc myślę, że to będzie właśnie już takie zbite w całość GTA, taka jedna definitywna wersja tej gry. I dlatego ze starych konsol nie będzie można przenieść tej postaci. To jest jedna hipoteza. Druga hipoteza odnośnie tego mm, marcowego przełomu w GTA to jest fakt, że po 8 marca GTA zyska takie dodatki nowe, GTA Online głównie, że nie będzie można przenieść tych postaci technicznie. Będzie to bardzo trudne, żeby przenieść te postaci ze starych konsol. Powiedzmy. Będą takie dodatki jak nowy jakiś tam teren, albo jakiś płatny dodatek, gdzie będziemy mieli też nowy jakieś nowe, tam jakieś rzeczy, ale takie hardkorowe, typu jakaś tam nowa grafika, albo inne. No, ciężko mi teraz powiedzieć, tak? Bo ciężko mi jakby wywróżyć z liści, co tam może być. Mamy tutaj dwie rzeczy do przemyślenia. Albo po 8 marca będzie totalny brak jakichkolwiek dodatków w GTA, czyli no, większy sens jakby grania w GTA, tak. Na dobrą sprawę się skończy. Albo będzie GTA tak się rozrastało i takie nowe dodatki zyska, że po prostu nam łby rozwali. Teoretycznie ta pierwsza wersja, czyli że GTA będzie już taką jedną zbitą całością i już więcej nic w GTA nowego się nie pojawi, mogłoby to zejść na boczny plan. Z tego względu, że Rockstar dalej napisał, że w 2017 roku będą pojawiać się aktualizacje. W GTA Online. Tylko, czy to będą takie aktualizacje, jak mieliśmy ostatnio, że tam pojawi się jakiś nowy tryb adwersarza, żaden nowy samochód i tyle właściwie. Jakieś tam dodatki, jakieś zniżki na różne pierdoły. Czy to będzie naprawdę coś ekstra? My, jeśli myślimy o czymś naprawdę ekstra, no to mamy w głowach nowe terytorium totalnie nowe terytorium, gdzie będziemy mogli sobie grać, prawda? Tutaj Rockstar zamknął też w całość te wszystkie najnowsze aktualizacje do GTA Online. Import-eksport, zbrodnie i finanse, napady. Wszystko, że wszystko. Zamknął w jedną całość i możliwe, że następne aktualizacje do GTA Online będą płatne. Czyli może to być jakieś na przykład wielkie nowe terytorium. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że Rockstar. Podzielił się teraz na mniejsze ekipy, czyli taką ekipę, która bawi się jeszcze w GTA, robi tam jakieś nowe tryby, i ekipę, która skupia się na Red Dead Redemption i w ogóle nad innymi rzeczami. Chodzi ogólnie o to, że nad GTA Online pracuje teraz jakaś tam mała ekipa, dużo mniejsza niż wcześniej, i są pogłoski, że większych aktualizacji w GTA Online nie będzie. Więc tutaj znowu wchodzi ta pierwsza hipoteza, że. Po tym 6 marca, no więcej jakichś takich większych nowości już nie mamy się coś spodziewać. Już praktycznie GTA zamknie się w tą jedną całość i koniec, nic więcej się nie pojawi ciekawego. Będą tylko jakieś tam misje adwersarza, jakieś tam pomniejsze takie pierdółki, które będziemy wykonywać. I w zasadzie tyle. Jest to ciekawa informacja i jeden z ciekawszych newsów, jaki się pojawił ostatnio na social clubie rockstar, rockstarowskim z takich ciekawych informacji jeszcze tutaj Rockstar chwali się wynikami, że w grudniu największa ilość graczy grała w GTA Online i tam dużo kasy wydawali, że, że nowe pojazdy z, z Pegasusa cieszą się dużą popularnością, w tym na przykład Rainer 2000. I w zasadzie tyle. Rockstar jeszcze oczywiście wspomniał o tym, że w 2017 będą aktualizacje, ale jakie to będą aktualizacje? No, właśnie, będziemy musieli poczekać i zobaczyć. 6 marca już niedługo, no bo luty jest bardzo krótki, więc nam to szybko minie i będziemy wiedzieli, co się dalej z GTA wydarzy. A myślę, że po drodze też będą jakieś tam pomniejsze newsy, które będą nas mniej więcej naprowadzać na to, co w GTA będzie się działo w tym 17 roku. Będę Was informował na bieżąco. Bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się na razie. Papa. Pa.